3. Halo. Halo. No tak, no dobra, działa. Tam nie pokazuje monitoru. Dobra. Czy co nie wiem, miałbym zrobić? Będę mógł trafiać. Dobra. Lepiłem. No. Nie musiałem w to... O kurde. Dobra, walimy na ostry. Platforma z cwanem zablokowana. Ciekawe rzeczy, no. Ciekawa opcja może być. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. Dobra, okej. Nie tak. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. Co się teraz w ogóle dzieje? Nie muszę rozumiem. Znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. Coś tu ma zjechać? Jakiś coś? Co? To musi rozwalić, tylko co? Panie. To się kręci, ale po co? Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki.
Już to chyba robiłem. No dobra. No i co to? Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. Co tu jest grane? Co tu jeszcze mam zrobić? Przecież tu mnie... No właśnie. Okej. Wóz się przewróci, jeśli spróbuję go ściągnąć. Co jest z tobą nie tak? Ja. Musi być odwrotnie. Gdzie to jest? Za szybko mam myszkę w ogóle z tego. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć te szczątki. To cyk. Nice. Znowu się skakać. Gdzie to jest najbliżej? Ej! Złapała jakimś cudem. No, co w dół? No nie wiem, co jest. Co teraz? Kurde, te... Ja jestem tak wysoko? Elegancko. Ty, ale jak tutaj teraz zjechać? Co ja robię? Tu jakoś nie pójdziesz? No ta... Jak?
Jestem w stanie tam doskoczyć? A gdzie? Patrz to. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia Ischel. To ono musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu. Ładny Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Ja pokręcić kółkami. Znalazłam sztylet. Sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i Ischel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy Trójcy. Właś wyżej. O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej. Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek oblężenia. Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. Gdzie my jesteśmy? Przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru.
Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się! Kurwa! A, nie przejmuj się, naprawię to. Operacja Zwrok została zrealizowana. Żadnych świadków. Teren został zabezpieczony. Muszę działać szybko. W porządku. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór! To cię wykurzy! Pora to zakończyć! Bieskim jest na... sterowność. Biam helikopterów. Osłaniaj, muszę zmienić pozycję. Cholera, jest ich więcej. Kurde, suka, sprawia wam takie kłopoty? Mam nadzieję, że już wszyscy. Kurwa, jaka akcja. Tylko jeszcze sekundę. Z tego. Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft. Nasze spotkanie miało być inne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła.
I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni? Będzie apokalipsa. Śmierć słońca. Kłamiesz. Laro. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi. A to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! No pewnie, że tak. Może. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. Thank you.
już zmęczyłaś się zaskakując. Lara! Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my... Musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz! Ale ona wie, poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. Ona jeszcze bardziej chce pomóc. A potem znajdę sobie. Dobra, idź sobie, pomagaj ludziom. Idziemy swoją patrolę. Amazonka, Peru. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi, idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie. Gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wzięłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko.
Trójca też by się nie bała turbulencji. Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko Kukłakiaku. Ląduj. Doktor Pedro Dominguez jest archeologiem i znawcą okresu przedkolonialnego. Może się przydać. No i co z tego, ale teraz tak. To gwiazda Alfard, samotnik, najjaśniejsza gwiazda na zachodnim niebie i serce gwiazdozbioru Hydry. Przed 2000 lat zaszła na zachodzie. Ten sztylet jest kluczem Chakchel. W jego pobliżu był napis: klucz do serca Ischel otwiera wrota oczyszczenia. Zostawię to na później. Halo! Jest tam kto? Gdzie oni są? Muszę ich znaleźć. No i ładnie. Góra ze srebrną koroną. Jesteśmy blisko. Ale daleko. Co, blisko?
Ktoś tam jest. Muszę się tam dostać. Nic z strony flara, kurz mapa. Wyjdźcie. Ty, co zrobisz? Ktoś tu musi być. Halo! Johna! Miguel? Słyszycie mnie? Gdzie jesteście? Tylko się zagubił. Nie wiedziałam, że burza będzie taka gwałtowna. To moja wina. Powinnam była posłuchać Johna, przemyśleć to. Nie powinnam brać tego sztyletu. Mam nadzieję, że nikt więcej nie ucierpiał, że inne wioski są całe. Muszę powstrzymać te kataklizmy, zanim będzie za późno. Co to jest? Twój chwyt jest zawsze pewny, ma więcej czasu na reakcję. To może być spoko. Zero, dobra. Spadł tu fragment samolotu. Mój sprzęt jest w tym ładunku. Muszę go odciąć. To nie? Potrzebuję czegoś, żeby to odciąć. Siekiera chyba to. Chcę to zbudować.
kurde, nie wiem. Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Może w tej części wraku znajdę jakiś ostry kawałek metalu. Mhm. Może to jakiś kawałek wraku. Niech to szlak. Nie mam nic przy sobie. Nieźle, ale to tępy kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. Kurwa, wystarczy. Mogę tego użyć, ale potrzebuję więcej. Pani. Musi być ostrzejsze. Panie z ziemią. Nie. Ja nie mogę tego przesuwać? Ja...
nie wiem, gdzie tu łazić. Nie masz tych łapek. Rzadsze co? Spoko, nie? Ej, a może ta żaba to mi pomoże coś? Nie, bo to tylko strzały czy coś? Brak sprzętu, czyli żeby dalej, no właśnie. Gdzie on to też ostrzy? Dokładnie tego szukałam. Potrzebuję tego trochę więcej. Trochę więcej. Muszę naostrzyć. A, to już wystąpi za to czas. O, jest jakaś skrzynka. Mam już wszystko. Powinnam wracać do obozu. Do obozu? O ja. Obóz jest...
Jedna umiejętność. I teraz tak, po zabandażowaniu ruchu, nie? Powinno być wystarczająco ostre. Dobra, hecy. Zaopatrzenie nadal się na czymś trzyma. Nie, że tak, bo tam było jakieś. A, to drzewo. Mogę odzyskać swój sprzęt. Dlaczego nie spakowałam wszystkiego razem? Miguel, gdzie jesteś? Cholera. Tak, bo coś tu mi graficznie nie pasuje. O, gdzie tu się czasem nie zmieniło? Walić to. O, bez DLSO jest 40. Dajesz. O, to się dzieje tam na tym. Nie to. Miguel? Nie podoba mi się to. Miguel? Gdzie jesteś? O nie. Miguel? Miguel? Tam stać, nie. O kurde. Przed stronę góry, ale tu jeszcze nie się.
Miguel? Miguel się miga. Muszę tu uważać. Ale
rozwiały. Zabrał trupa. Albo go poszedł jeszcze leczyć. Małpa co tak... Ej, Epo? Szybków, czy tam coś nie bierzemy? Fragment wraku. Johna! Nie ma wibracji. Kurde, ale... Samolot! Johna! Jesteś tam? Ośrodka. Myślałam, że zginąłeś. Hej, wiesz co z Miguelem? Nie udało mu się. Co się stało z twoją ręką? To jakiś pasożyt. Próbowałem znaleźć piołun, ale tutaj nie rośnie. Daj zobaczyć. Hej, co ty robisz? Jak to tak zostawimy, będzie jeszcze gorzej. Usiądź. Na pewno wiesz, co robisz?
Miałam bardzo podobną przygodę w Egipcie, kiedy byłam małym dzieckiem. Nie będę kłamać. Będzie bolało. Myślisz, że ta burza wcześniej była tą burzą z malowidła? Tego nie wiem. Chyba musimy przemyśleć sytuację. Ciągle tylko przemy do przodu. Wlecieliśmy w tę burzę. Nie pomyślałam, że będzie tak źle. Powinienem był nalegać, by zawrócić. Wiem, o co ci chodzi. Bierzesz na cel problem, a wtedy wszystko inne znika. Johna... Ej, jestem z tobą. To jest mój wybór. Zazwyczaj. Ale jeśli zginiemy, co z kataklizmami? Kto powstrzyma działania Trójcy? Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu. Że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale może mogliśmy poświęcić czas, jednak zawrócić. Co to? Może damy mu jakieś imię? Okay. Eli? Mój kuzyn. Próbował zaleźć mi za skórę. To bywaj, Eli. Dzięki. Trzeba iść. Jak znajdziemy Kugłakiaku, to odpoczniemy w nocy. Brzmi nieźle. Wydaje mi się, że widać przez tę pnącza wioskę. Tak się cieszę, że Johna się odnalazł. Szczególnie, że Miguel... Przynajmniej Johna nie spytał, co się stało. Jaguary. Nie chcę, by się martwił. To w niczym nie pomoże. Musimy zachować czujność, jeśli mamy uprzedzić Trójcę. Jednocześnie wystrzel strzał w dwa cele zamierzone. Możemy przejść tędy. Pomożesz mi? Widzisz to? To musi być Kugłakiaku. Musimy zejść i dowiedzieć się, co jest w tej świątyni. O kurde, faktycznie świetnie. I co do wody? Chyba nie bardzo. Jesteś pewna, że tędy? No dawaj, trzymaj się blisko. To na pewno nie jest ścieżka. No nie. O chłopie, czy... O Boże! Już prawie. Już prawie. Już to słyszałem. O, trzymaj! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Jeszcze tylko kilka kroków. Dobrze, dobrze. Masakra. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Jak myślisz, kto to wszystko budował? Możliwe, że Inkowie. Sporo wiedzieli na temat mechaniki płynów. Ja to złoto jak mam zabrać? Nie zabiorę? Chciałbym, by ta konstrukcja oznaczała, że most jest opuszczony. Może te przeciwwagi pozwolą nam go podnieść. Może.
coś tu robiłem, ale... Założę się, że tę wodę da się pić. Chcesz spróbować? Zostanę raczej przy wodzie z samolotu. No i stary, nie pierdolę. Za ciężkie. Pomóż mi. Nic. Dobra, opuść mnie. Powoli. Jezus, co jest? Woda musi zacząć płynąć. Ej, coś się ruszyło. Wydaje mi się, że woda zasila jakoś most. Dawaj cymbale tu. Woda spływa do wiadra. Dobrze, przekonajmy się, do czego służą te przeciwwagi. Och, wiadro przecieka. Chodź do środka, spróbujemy jeszcze raz. Gdzie? No, nie lubię tego robić. Będę musiał je puścić. Nie rozumiem. Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Co dalej? Czy ma się czegoś złapać? Czekaj, to na dole to już się widzi. To nie ma żonka. Nie wiem, że to tutaj. Gdzieś na dół. Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. Nic nie rozumiem. Jakbym czytała po kreolsku. Stop. W starożytności używano cynobru jako jasno-pomarańczowego barwnika przy tworzeniu ceramiki, malowideł, tatuaży i w czasie obrzędów religijnych. To spoko, tylko co dalej? No, listy odblokowane, znajomość tyle. Czyli co? To już przeczyta? Opisuje coś, co jest blisko. No. Dwa węże strzegą życia i śmierci. Więzi mnie ich wieczna walka. Co ty dajesz? Co to jest?
Chodź do Lary. Tu coś było właśnie. Są kamienie. Muszę sprawić, by woda zaczęła płynąć do wiadra. No to już tak robiłem, ale co mi było? Dobra, Johna. Możesz puścić. Gotowe. Przejdźmy na drugą stronę. Chyba trzeba tędy przejść. Idź przodem. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Pomożesz mi z tym? Jasne. A to co? To receptura. To wygląda na mieszankę ziół, które poprawiają skupienie. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Oko orła, naciśnij F4, by użyć mieszanki. Zbliżamy się do wioski. Nie mogę doczekać się powrotu do cywilizacji. Różnią się od tych z Meksyku. Wziął 1-4, aby użyć mieszanki ziół. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto. Paititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Sama nie wiem. Następny dziennik dotyczy już Syrii. Coś znalazłam. Może da się tam wejść. Jeśli nie znalazłaś cywilizacji, to zaczekam przy ognisku. Poczekaj. Co
To za Nora. Ale nie wiem, po co. Chyba nie mamy czegoś, czy ja? O ja... Trzyma też. O kurde, pułapka. Co go odkrywcy? Tam poszedł. Dobra, czekaj, skąd ja tu przylazłem? O kurde, no właśnie. Muszę być ciągle ostrożny. Sprzęt pochodzi z początku XX wieku. Mapy? Kurde, ile strzał. I kąt strzału jakby stamtąd wyrzucił. Dobra, co tu mamy? Sprzęt pochodzi z początku XX wieku. To jest okay.
siedzę. Bądź mądry, nie? Czy w lewo, czy w prawo? Posuwać. Uzyskałem. Dobrze zrobiłem, ale... Czy ktoś tam jest? Kurde... Cóż za niezwykły widok. Widok widokiem, ale... Nie mam na to miejsca. Co ja mogę ze złotem zrobić? Co tutaj wie? Jest powrót, czy... Chyba nie. I co teraz? Aby wejść. Stąd przylazłem? Nie wiem, już kurde zgubię się. O kurczę. Nie, no ja się wracam, prawda?
Kurde, dwie drogi znowu jakby. Właśnie, no. Tam z przodu coś się poruszyło. Bożeż ty. Muszę jakoś przejść przez tę cenotę. Co to znowu za jakieś filozoficzne? Muszę jakoś przejść przez tę cenotę. Dobra, nic, ręka mi bardzo ścierpuje. Muszę to skończyć już teraz.